dobry wieczór. Skoro przetrwaliśmy poniedziałek, to zapraszam do odpoczynku przy Fleszu. Jeśli czekaliście na The Thaumaturge, to w końcu możecie odetchnąć. Dziś tytuł ten ma swoją premierę. Najnowsza produkcja studia Fool's Theory pojawiła się na Steamie oraz w Epic Games Store o godzinie 19. Gra kosztuje 140 zł bez grosza. Dla przypomnienia, tytuł ten przeniesie nas do Warszawy z początku XX wieku. Walki toczyć będziemy w systemie turowym, a rozgrywkę zaobserwujemy w widoku izometrycznym. W ubiegłym tygodniu dowiedzieliśmy się o ataku hakerskim grupy Mogilewicz na Epic Games Store, w wyniku którego wykradziono aż 189 GB wrażliwych danych. Dziś jednak wiemy, że był to blef oszustów, mający na celu wyłudzenie kasy od Epica. Oszustwo to jednak nie zapewniło hakerom dodatkowego przypływu gotówki, bo Epic Games pozostało nieugięte i nie zapłaciło okupu. Supermarket Simulator odniósł spory sukces na Steamie. Dziś to jedna z najczęściej kupowanych produkcji na tej platformie. Z 2000 grających jednocześnie w ten tytuł, zainteresowanie produkcją tureckiego studia Nocta Games urosło do prawie 36 tysięcy graczy online w piku. Gra trafiła też na listę bestsellerów oraz najpopularniejszych pozycji na Steamie. Oby więcej małych, a wartych uwagi gier miało szansę na takie wybicie. Nintendo pozwało chyba każdego. Do tej zaszczytnej puli dołączyli niedawno twórcy Yuzu, emulatora konsoli Switch, o czym wspominaliśmy w niedawnym Fleszu. Powód? Jedną ze szkód, którą przytoczyło Nintendo w pozwie, jest popularność pirackiej wersji The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Okazało się jednak, że twórcy emulatora mają kochone ze stali lub portfele bez dna i, jak informują branżowe media, skorzystają z usług prawnika, aby dowodzić swojej racji. Zapowiedziane 3 lata temu The Wayward Realms miało nie być finansowane dzięki wsparciu crowdfundingowemu, a z kieszeni licznych inwestorów. Teraz jednak twórca zmienia zdanie i zapowiada przygotowanie kampanii dotyczącej wsparcia. Dzięki zebranym od fanów pieniądzom będzie mógł przygotować wczesną wersję tego tytułu. Czekamy, bo to produkcja uznawana przez wielu fanów za duchowego spadkobiercę The Elder Scrolls Daggerfall. Twórcy nadchodzącego Kingmakers chcą dostarczyć graczom najlepsze średniowieczne fantasy. Jeśli poza nawias wyciągniemy współczesną broń pojazdy, to obietnica studia Redemption Road Games może być realna. W końcu w grze mają pojawić się tysiące żołnierzy jednocześnie walczących na polu bitwy, dobra jakość fizyki i reakcji wirtualnych wojów na trafienia. Czekacie na możliwość rozjechania piechurów czterokołową bestią? To wszystko, co dla Was dzisiaj mam. Życzę udanego tygodnia. Do usłyszenia.